Mąż swojej żony to czarno-biały film komediowy w reżyserii Stanisława Barei. Data premiery filmu to 4 kwietnia 1961 roku. Wytwórnią filmu był zespół filmowy Rytm, który powstał w 1955 roku, natomiast zlikwidowany został 30 kwietnia 1968 roku. Scenariusz filmu był adaptacją sztuki Jerzego Jurandota pod tytułem Mąż Fołtasiówny z 1959 roku, a zarazem przeniesieniem wydarzeń z książki do współczesnych realiów, ponieważ komedia Jurandota utrzymana była w konwencji przedwojennej. Zdjęcia do filmu zaczęto kręcić 19 czerwca 1960 roku. Obiektami wykorzystanymi w filmie, wówczas jeszcze bez politycznych konotacji, był Pałac Kultury i Nauki i lotnisko Okęcie, do których Bareja wrócił przy realizacji Misia. Piosenkę Co nas obchodzi wykonał piosenkarz Olgierd Buczek. Bareja przy ograniczonym budżecie brał pod uwagę warszawskie obiekty i wydarzenia, które można byłoby wykorzystać w sposób odpowiedni dla przygotowanego scenariusza. Dla urealnienia fabuły, na planie filmowym pojawiły się także postacie związane ze światem sportu. Felix Stam odgrywał rolę trenera bokserskiego, a Bohdan Tomaszewski sprawozdawcy sportowego, czyli samego siebie. Wnętrza Filharmonii Warszawskiej posłużyły za plan filmowy dla scen w hotelu Bristol. W tym celu wykorzystano czas, w którym obiekt ten nie był odwiedzany przez publiczność w porze przedwieczornej.